chcę porozmawiać sam ze sobą, czyli jak mawiał mój tata, z mądrym człowiekiem. No i właśnie w tej chwili już na dużym ekranie jest poprzedni filmik, postaram się go odtworzyć i porozmawiać z tezami, które są tam wyświetlone. Nie będzie to łatwe, bo jest to robota dwuręczna najwyraźniej. Czyli w jednej ręce mikrofon, a w drugiej kotka, uciekaj, bo będziesz mi przeszkadzać, że ja rozmawiam. Ty ja rozmawiam, to nie będziesz mnie uciszać. Sfilmujesz się, no zaraz. Zaraz przyjdziesz, zaraz się sfilmujesz. I już właśnie idziesz, o. Ale tylko ła! Zapieraj tu, bo ja znam ten ogon. Siedź sobie, rób sobie co chcesz, a i tak będę mówił to, co mam do powiedzenia i mnie nie uciszysz. Muszę powiedzieć, no właśnie. Muszę powiedzieć, że puszczamy. Ała, no teraz jak ja mam walczyć z twoim bieganiem. Dobra, okej. Okej, możesz sobie leżeć. Ja i tak muszę mówić. Mogę mówić cicho, ale chcę posłuchać. No i co, myślisz, że nie błagasz tym swoim ciumkaniem? I czemu już nie działa? Już popsułaś, już coś zatrzymała się, już nic. A nie, no, to mówisz, że to nie jest pora, ale moim zdaniem to jest pora, ponieważ teraz właśnie mam możliwość nagrywania i właśnie teraz jest cicho. Teraz mogę coś powiedzieć, tak żeby było słychać. W pomieszczeniu nawet ty będziesz słyszał, ty wiem, że ty chcesz iść spać, twoja pani chce iść spać i wszyscy chcą iść spać, i wszyscy sąsiedzi chcą spać, a jest godzina 6:32, w związku z tym czas wstawać do pracy. Już dawno jestem umyty i już o 7 będę w pracy wcześniej. Wcześniej, bo zawsze do pracy jest lepiej przychodzić wcześniej. Ty możesz sobie spać cały dzień, a ja muszę pracować od rana, a nie cały dzień nie spać. Słucham. Teraz słucham pana, co pan ma do powiedzenia. Pan bierze mikrofon. Tak samo jak ja dzisiaj rano przed chwilą. Tylko, że on to zrobił wczoraj. Czy przedwczoraj. Dobrze by było, żeby zaczął od tytułu i od. Bardzo ciekawy, właśnie dobry początek, tylko że ja nic nie słyszę. Muszę zgłośnić głośniki, już nie mówię, że ja muszę głośniej mówić, ale. Ale głośniki muszę zgłośnić głośniej. I teraz nareszcie patrzę ci w oczy, a nie gdzieś w przestrzeń ciągle. Nie wiem, gdzie ty jesteś po prostu, nie wiem, gdzie ty mnie widzisz, ale cały czas. Muszę kontrolować, co patrzę, gdzie patrzę i czy patrzę ci w oczy. Czy patrzę ci w oczy i czy mówię do mikrofonu, więc w związku z tym jest to praca taka bardzo rozkojarzona. I teraz jeszcze muszę najechać myszą odtwarzacz, żeby posłuchać tego tytułu. Omówienie tytułu. Omówienie tytułu, a po omówieniu tytułu
dementi. Żeby to pociąć, to trzeba by wysłuchać do przerwy. Do przerwy w dialogu, żeby było czas na odpowiedź. W roku 1915 mija 70 lat od 70 minus 15 to jest 60 minus 5, czyli to jest 55 i teraz od 100 odjąć 55 to jest 45, czyli od roku 1945 do roku 1915 mija 70 lat. W związku z tym ogólniak powstał w roku 1945, czyli zaraz po wojnie. Zaraz po wojnie i od września zaczął naukę, od maja do września. To, że tak powiem, krótki czas na organizację. As good as new to chyba znaczy dobre, dopóki nowe. Tak mi się wydaje. Wszystko jest pierwszy raz albo ostatni raz. Znaczy, czy na pewno pierwszy raz? Wszystko jest pierwszy raz. No, wszystko jest pierwszy raz, jeżeli wziąć pod uwagę, że fakty są przywiązane do daty, sekundy i w ogóle miejsca. Bo jak gdyby coś może być robione tysięczny raz, albo być po raz pierwszy robione. Chyba tak. Tak naprawdę to chyba zawsze nie wyciągamy. To cokolwiek robimy, to jeżeli dalej żyjemy, to dalej żeśmy nie wyciągnęli wniosków. Chyba nikt, kto żyje, nie chce umrzeć. W związku z tym, jak gdyby nie chce tych wniosków wyciągać, to... Biblia mówi, że żywi wiedzą, że umrą. Albo tylko tyle, że ja bym spojrzał na to inaczej. Że jeżeli ktoś jest żywy, to tak jak jest na przykład biały. Jak jest biały, to może być czarny, a jak jest czarny, to może być biały. Czyli może być inny po prostu. Jeżeli jest żywy, to może być nieżywy. Tylko dlatego, że tak powiem, żywi wiedzą, że umrą. Że będą inni po prostu, że się zmienią, nie że przestaną żyć.
to znaczy z tym konfliktem to jest tak tylko wtedy, kiedy są sprzeczne interesy. Bo wszyscy mogą współpracować na przykład. Tylko tyle, że jeżeli ktoś będzie miał jeden cel, który ktoś drugi uznaje za zły i który by wolał inaczej zrealizować, to wtedy będą sprzeczne interesy, bo obaj będą mieli jakby inny cel w swoim polu widzenia i będą przeciwdziałali sobie. Natomiast nie musi tak być, cel może być jeden. Teraz oczywiście celem może być wspólna śmierć, co jest najgorszym z możliwych wyobrażanych celów, ale celem może być też wspólne życie i tak chyba jest, że właśnie wspólnym celem i wszystkich istot żywych jest życie. Dlatego zwierzęta pomagają ludziom, ludzie pomagają zwierzętom, jedni drugich dokarmiają i starają się z nimi nie walczyć, unikają konfliktów, uciekają jak najdalej, żeby nie było przypadkiem, żeby się nie narazić na jakieś prześladowania z drugiej strony, czy ze strony zwierząt, czy ze strony ludzi. I w związku z tym starają się być jak najdalej od siebie, unikać się nawzajem, żeby nie popadać w sytuacje konfliktowe. Ale nie, to nie oznacza, że każde spotkanie musi się kończyć konfliktem, ponieważ można się uczyć zachowania pokojowego, jak to się mówi, czyli takiego, kiedy jesteśmy w jednym pokoju, ja i ze zwierzętami i nie walczymy ze sobą, czyli kotki nie ma, nie przeszkadza mi, ja nie przeszkadzam jej i współistniejemy i, że tak powiem, lubimy się nawet. Dopiero parę minut minęło, ale już się bardzo dużo nagadałem, więc w związku z tym na dzisiaj skończę ten eksperyment do przemyśleń, żebym się mógł zastanowić, jak zorganizować tego rodzaju dialog bilateralny, czy nie dialog bilateralny, tylko rozmowę bilateralną, natomiast dialog to jest właśnie rozmowa dwóch osób. Ale jeszcze jedno mi słowo tutaj się nasunęło, ale nie pamiętam. Z tą pamięcią jest coraz gorzej, naprawdę. Rzeczywiście wysiada. Po prostu wysiada i uciekają różnego rodzaju myśli, które jest trudniej zatrzymać.